Nowe przygody panny Jane Marple. Kate Moss. Tajemnica kwaśnej ziemi. Czyta Jacek. Godzina pierwsza. Nie ma to jak usadowić się wygodnie w wagonie kolejowym w odpowiednim czasie, z bagażem schowanym 10 minut przed odjazdem pociągu. Jane Marple siedziała w przedziale pierwszej klasy kolei południowych, czy jak to się tam teraz nazywa, mając za sobą zgiełk hali i kasy biletowej. Na dworcu Wiktoria nie brakowało tragarzy. Jej walizka stała na stelażu nad głową, a strażnik uchylił okno, by wpuścić trochę powietrza. Jej wyblakła skórzana torebka i podróżne rękawiczki leżały na siedzeniu obok niej, a na kolanach miała ślad szarej wełny, początki swetra dla prawnuka. Było łagodne popołudnie pod koniec sierpnia, ta migocząca pora dnia, kiedy powietrze jest ciężkie od upału. Spędziła przyjemne dwa dni w Londynie ze swoim siostrzeńcem Raymondem i jego żoną Joan, malarką, która wyrobiła sobie całkiem niezłą markę. Raymond zabrał ją na nową komedię w wodewil Teatr. Zjedli obiad w Simpson's i zabrali chłopców do Londyńskiego Zoo, aby zobaczyć lwy. Zatrzymała się w siostrzanym hotelu Bertram, który pomimo wszystkiego, co Londyn przeżył podczas blicu, wydawał się niewiele zmieniony. Ten sam rodzaj ludzi, to samo stałe tempo, pułkownicy i wdowy w czarnych gorsetach oraz wspomnienie dawnej Anglii, teraz zmiecionej z powierzchni ziemi. Gdyby nie cienie zbombardowanych budynków lub ogłoszenia w witrynach sklepowych przepraszające za braki, mogłoby się wydawać, że ostatnie osiem lat nigdy się nie wydarzyło. Panna Marple dobrze się bawiła, ale była raczej zmęczona. Londyn był głośny i hałaśliwy, tak wielu ludzi się tu kręciło. Powietrze wydawało się zużyte. Spokojne wakacje w Sussex z jej drogą przyjaciółką Emmeline Strickert byłyby bardzo mile widziane. Jej wizyta w drowers była pierwotnie zaplanowana na jesień, ale Emmeline była operowana z powodu przykurczów w prawej dłoni, więc zaprosiła ją, by przyjechała wcześniej i pomogła jej w niewygodnej rekonwalescencji. Było tak niewielu ludzi, którzy należeli do dawnych czasów, którzy znali dziewczynę, jaką była. Panna Marple nie wahała się więc ani chwili, by dać swojej pokojówce pensję, wysłać talerz i kufel króla Karola do banku na przechowanie i przygotować się do spędzenia ostatnich trzech tygodni sierpnia na wsi. Jedynym jej zmartwieniem było to, że podczas jej nieobecności żywopłot z Jaśminu może oszaleć. Rozległ się gwizdek. Gdy odjeżdżali, drzwi otworzyły się i do powozu niemal rzucił się młody mężczyzna. Usiadł na siedzeniu naprzeciwko, jego twarz poczerwieniała z wysiłku, a rąbek sutanny pokrył się kurzem londyńskich ulic. Przepraszam, powiedział wikary, łapiąc oddech. Zależało mi na tym, by nie spóźnić się na pociąg. Tak też przypuszczałam, odpowiedziała, a jej wyblakłe niebieskie oczy zabłysły. Panna Marple wróciła do swoich robótek na drutach. A jej towarzysz podróży przetarł twarz chusteczką, gdy pociąg szarpnął się na stacji końcowej i wyjrzał przez okno. Dźwięk metalu na torach, cyk i para silnika. Nad tamizą, mijając brudne tyły kamienic Wiktorii i Batersi, wjeżdżając na zielone przedmieścia Clapham i Streetham. Chociaż nic nie mówił, panna Marple nie mogła nie zdawać sobie sprawy, że młody mężczyzna jest pod wpływem silnych emocji. Skubał luźną nitkę na sultannie, aż myślała, że guzik odpadnie i niespokojnie uderzał czubkiem buta o podłogę. Przedmieścia ustąpiły miejsca wiejskim krajobrazom. Zielone pola i gorąca mgiełka nad dolinami rzek. Uspokojona rytmem torów, poczuła, że jej ręce stają się coraz cięższe na kolanach. W oddali widać było South Downs. Gdybym tylko wiedział na pewno, mruknął. Jej oczy się otworzyły. Słucham? Wikary zarumienił się. Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy. Tak łatwo jest wypowiadać swoje myśli na głos, jeśli czuję się niezauważonym. Przypuszczam, że tak. Podjął wysiłek, by się pozbierać. Daleko podróżujesz. Panna marple uśmiechnęła się. Do Fiszporn, za Hester. Jego twarz rozjaśniła się. To moja parafia. To moja pierwsza placówka i miejsce, w którym zatrzymał się. Zastanawiała się, co chciał powiedzieć. Miałam wujka, który był kanonikiem w katedrze w Czichester, powiedziała. Moja siostra i ja zatrzymywałyśmy się u niego przed wojną, to znaczy przed Wielką Wojną. To piękna część świata. Przynajmniej znów urwał, a na jego twarzy znów pojawił się grymas. Panna Marple czekała, ale on znów pogrążył się we własnych myślach. Zatrzymam się u przyjaciółki z czasów szkolnych zaproponowała. Byłyśmy razem w pensjonacie we Florencji. Kiedy byłyśmy dziewczynkami wiele lat temu, miałyśmy wiele ideałów. Ja zamierzałam opiekować się trendowatymi, a Emelain zamierzała. Potrząsnęła głową. Nie pamiętam. Młody mężczyzna wyglądał, jakby miał się odezwać, ale zasłonił twarz dłońmi. Wybacz mi, powiedziała cicho, ale czy coś się stało, panie? Kemp odpowiedział. Patrząc na nią z rozpaczonym wzrokiem, Ernest Kemp. Jestem Jane Marple. To oczywiście nie moja sprawa, powiedziała, i być może się pomyliłam, tak często mi się to zdarza, ale powiedziałeś, że chciałbyś mieć pewność. Zastanawiam się, co miałaś na myśli? Przez chwilę obawiała się, że zbyt wiele przypuszcza, ale potem zobaczyła, że się wyprostował. Wróciła do robienia na drutach i słuchała. Jest pewna dziewczyna, powiedział. Strasznie ją lubię i myślałem, że ona lubi mnie, ale. wziął głęboki oddech. Zniknęła. Jej oczy wyostrzyły się. Zniknęła? Jej ojciec, to znaczy ojczym, mówi, że po prostu zrezygnowała i wyjechała. Wyjechała do Londynu. By dołączyć do zespołu teatralnego. — Ojej! mruknęła panna Marple. Wiem, co sobie myślisz, powiedział szybko, ale ona nie jest tego rodzaju dziewczyną. A kiedy poszedłem dziś do teatru w pobliżu Waterloo, nigdy o niej nie słyszeli. Przez głowę panny Marple przebiegło wiele myśli, ale żadna z nich, jak sądziła, nie była mile widziana. To zupełnie nie w jej stylu, kontynuował. Elisabeth jest nieszczęśliwa w domu, chociaż nigdy się nie skarży. Jej matka zmarła dwa tygodnie temu, na początku sierpnia, i była jej oddana, ale odeszła bez słowa. Nawet nie napisała listu. Panna Marple ze smutkiem uświadomiła sobie, jak często dziewczęta zachowują się niezgodnie z charakterem, albo raczej, jak młodzi mężczyźni potrafią być raczej niewinni w stosunku do tych, których podziwiają. Ile czasu minęło, odkąd ją widziałeś, zapytała uprzejmie. Dwa dni. Pogrzeb jej matki był w poniedziałek, więc wczoraj ją mówiliśmy się na spacer. Pomyślałem, że przyda jej się ramia do wypłakania. Kiedy nie przyszła, zaniepokoiłem się, więc zadzwoniłem do niej do domu. Wtedy jej ojczym powiedział mi, że wyjechała tego ranka. Dwa dni nie wydawały się zbyt długim czasem i chociaż współczuła młodemu mężczyźnie, pomyślała, że to możliwe, że Elizabeth po prostu nie chciała go widzieć, ale brakowało jej odwagi, by powiedzieć mu to prosto w twarz. Bez wątpienia zaszło jakieś nieporozumienie. Mówi pan, że niedawno straciła matkę. Czy jest jakieś miejsce, do którego mogła się udać? Może do krewnych? Nie ma nikogo innego. Jest sama na świecie. Z wyjątkiem mojczyma, powiedziała ostrożnie panna Marple. Jego. Kupery nie dba o nikogo poza sobą, powiedział ostro, po czym natychmiast zawstydził się swoim brakiem chrześcijańskiego miłosierdzia. Przepraszam, odezwałem się nie w porę. Gdybym tylko mógł być pewien, że nic jej nie jest. Zlitowała się nad nim. Jeśli naprawdę martwisz się o swoją młodą damę, to może porozmawiaj z jej sąsiadami. Mogła im coś powiedzieć. Może mają jakiś dziennik. Kemp potrząsnął głową. Pani Hunt została zwolniona po śmierci pani Cooper. To zepsute, jeśli oczekuje, że Elizabeth będzie na niego czekać. Pociąg zaczął zwalniać. Wyjrzał przez okno, po czym podjął kolejny wysiłek, by się uspokoić. Wjeżdżamy do Chichester, gdzie wysiadam. Fishbourne jest tylko minutę lub dwie dalej. Czy nie mieszka pan w Fishbourne, panie Kemp? Tak, obecnie mieszkam na plebanii, dopóki nie znajdę miejsca na stałe. Ale z Chichester jest krótszy spacer niż ze stacji Fishbourne. Pomogę ci z bagażem. Kemp ściągnął walizkę ze stelaża, opierając stopy o kołyszący się wagon. Może pani potrzebować pomocy przy wysiadaniu, ponieważ jest dość ciężka. Panna Marple zarumieniła się. Raczej tak. Moja przyjaciółka przepada zarówno za moim ginem Damson, jak i wiśniową Brendy. Oczywiście w dzisiejszych czasach tak trudno dostać cokolwiek. Ponieważ nie mogłam się zdecydować, przywiozła moba. Jak widzisz, będę tam przez trzy tygodnie. Kemp uśmiechnął się, stawiając walizkę na podłodze obok drzwi, nacisnął zatrzask okna i pociągnął szybę w dół, gdy hamulce zaczęły działać. Była pani bardzo miła, panno Marple. Być może przesadzam. Mogłem źle usłyszeć nazwę teatru albo cóż. Jak pani mówi, na pewno znajdzie się jakieś wytłumaczenie. Mam nadzieję, że spodoba ci się pobyt i być może zobaczymy się w niedzielę. Tak, rzeczywiście, uśmiechnęła się. I mam nadzieję, że twój przyjaciel jest w kontakcie. Kemp skinął głową, po czym zszedł na podest, zamknął drzwi i podniósł kapelusz. Panna Marple patrzyła. Jak zakochane wigary staje się coraz mniejszy i mniejszy, gdy odchodził, ale kiedy spakowała swoje robótki, zmarszczyła brwi. Jedna czy dwie rzeczy, które powiedział młody mężczyzna, dały jej do myślenia. Nie było jednak czasu na dalsze rozważania. W ciągu kilku minut wjechali na Halt, maleńką stacyjkę otoczoną polami i drzewami pełnymi gniazdujących wron. Panna Marple rozejrzała się za zawiadowcą, ale ten był zajęty bramkami na przejeździe kolejowym i sygnalizacją. Zanim zdążyła zwrócić na siebie jego uwagę, duży, krzaczasty mężczyzna w dość krzykliwym garniturze w kratę sięgnął do wagonu i wziął walizkę z jej rąk. Zobaczmy, czy uda nam się coś dla ciebie zrobić. Och, uważaj na siebie, powiedziała. Gdy upuścił ją ciężko na peron, obawiając się o swoje butelki i słoiczek kremu na noc, który Joan dała jej w prezencie. Proszę bardzo. Miał nadzieję, że panna Marple nie jest osobą pozbawioną szczodrości, ale chociaż była wdzięczna. Nie lubiła, gdy zwracano się do niej w tak swobodny sposób. Dziękuję, powiedziała z wystudiowaną uprzejmością. Zawsze chętnie pomogę damie w potrzebie, powiedział, przykładając palec do skroni w geście pozdrowienia, po czym wsiadł do wagonu. Jane. Jane. Panna Marple z ulgą odwróciła się w stronę, z której dobiegł głos, a jej stara przyjaciółka, wyglądająca dokładnie tak, jak zawsze, stała na końcu peronu i kazała zawiadowcy pospieszyć się z wózkiem. Godzina trzecia. Drower z był ładnym domkiem o krzemiennej fasadzie z różami wokół drzwi, białą bramą i ścieżką wyłożoną lawendą. Stał na dużej działce przy cichej drodze prowadzącej w kierunku bagien, używanej tylko przez pojazdy rolnicze i okazjonalne samochody dostawcze. O szóstej obie panie siedziały już szczęśliwie na wiklinowych krzesłach w ogrodzie Emelajn, otoczone rododendronami, azaliami, powojnikami i innymi roślinami kwasolubnymi. Popołudniowe słońce przefiltrowało się przez woskowe, ciemnozielone liście, rozświetlając trawnik. Jane Marple przebrała się z podróżnych ubrań w swoją niezawodną letnią sukienkę. Emmeline tymczasem miała na sobie obszerną bawełnianą sukienkę i niechlujny słomkowy kapelusz z szerokim rondem, który wyglądał, jakby widział lepsze dni. Wiśniowa Brenda stała na łupkowej półce w spiżarni Emmeline. A Jean Damson na trzcinowym stoliku, na trawniku. Dwie stare przyjaciółki popijały ze swoich kryształowych kieliszków. To przepis mojej babci, powiedziała panna Marple To takie przyjemne nie sądzisz, cofnąć się w czasie? Tak, powiedziała Emmeline z nostalgicznym uśmiechem. Ze wszystkich naszych zmysłów to właśnie zapach i smak wydają się najbardziej oddawać przeszłość. Jej przyjaciółka roześmiała się. Na policzkach panny Marple pojawiły się dwie różowe plamki. Czy ja się zapędzam, Emmeline? Tak łatwo popaść ci w gawędziarstwo, prawda, i odejść od sedna. Wcale nie. Myślałam tylko o tym, jak bardzo się nie zmieniasz, Jane. Słuchając ciebie, moglibyśmy wrócić do naszego pensjonatu we Florencji. Pamiętasz Frau Feich? Pamiętam. Te buty. Czy kiedykolwiek słyszałaś o Trut lub Kari Louis Amerykańskie siostry wydawały się o wiele bardziej efektowne niż inne dziewczęta w ich szkole, a Emmeline, której zawsze kazano siedzieć prosto i podciągać pończochy, była nimi zachwycona. Nie widziałam Kari Louis od dwudziestu lat. Zabrała mnie do opery w Covent Garden. Nie pamiętam, co widziałyśmy. Tylko czerwień i złoto wspaniałych zasłon, odpowiedziała panna Marple. Ale ród i ja korespondujemy od czasu do czasu. Jest już po drugim, a może nawet trzecim małżeństwie. Wszystkie bardzo udane. Krzesło skrzypnęło, gdy Emmeline usiadła z powrotem. Nigdy nie zapomnę, jak ród mówiła, jakie to niezwykłe, że pomimo Twojego niewinnego wyglądu. Zawsze wierzyłaś w najgorsze. I czyż nie byłaś na nią zła? Nie rozmawiałyśmy chyba przez tydzień, odparła panna Marple. Ale, jak widać, najgorsze często okazuje się prawdą. in upiła kolejny łyk. Nie jestem pewna, czy powinniśmy komukolwiek mówić, że przyjechałaś do nas z dwiema pełnymi butelkami macerowanego spirytusu. W wiosce może powstać mylne wrażenie. Nigdy nie byłam zwolenniczką totalizmu, powiedziała panna Marple z dumą. Odrobina mocnego trunku jest zawsze wskazana na wypadek, gdyby doszło do wstrząsu lub wypadku. Czy mieliśmy wstrząs lub wypadek? Nie, mrugnęła, ale podróż jest męcząca, prawda? Z wnętrza domu dobiegały odgłosy pokojówki przygotowującej wieczorny posiłek przez chwilę rozmawiały o problemie zatrzymania służby i ciągłych brakach związanych z racjami żywnościowymi Za ogrodem panna Marple słyszała dźwięk traktora na polu i krzyk mew na morzu Wszystko to było bardzo kojące po zgiełku miasta W pociągu spotkałam dość czarującego młodego mężczyznę powiedziała Wydaje mi się, że to twój nowy wikary Ernest Kemp Och tak, powiedziała Emmeline, pochylając się i wyrywając mały chwast z nieskazitelnej ziemi pod rododendronami. Jest strasznie młody i raczej wysportowany, był w królewskim pułku Sussex i walczył pod Arnhem, więc już jest zdecydowanym faworytem pani, które zarządzają rotą kwiatową. Nie dziwi mnie to, powiedziała panna Marple z zawadiackim uśmiechem. Opowiedział mi dość ciekawą historię. Gdy skończyła opowiadać historię pana Kempa, spojrzała z czułością na swoją przyjaciółkę. Emelain wciąż miała cudowną grzywę blond włosów, być może tylko z niewielką pomocą nauki, a jej lekko zdezorientowany wyraz twarzy ledwo zmienił się z upływem lat. Emelain zawsze nosiła serce na rękawie i tak było również teraz. Emelaine. Cóż, to dość dziwne, gdy teraz o tym myślę. Elizabeth odeszła tak bez słowa do nikogo. Naprawdę? Odstawiła szklankę na stół. Bardzo mnie interesujesz. Cóż, nie jestem pewna, co powiedzieć. Albo czy w ogóle mam coś do powiedzenia. Tylko tyle, że to dziwne. Panna Marble podniosła igły i zaczęła robić na drutach. Kontynuuj. Elaine potarła nos zostawiając smugę ziemi na policzku Jest raczej tak, jak powiedział nasz wikary. Ona nie jest taką dziewczyną. Jest strasznie książkowa i poważna. To prawda, że ma piękny głos. Śpiewa w kościelnym chórze, ale nie jest to typ, który chciałby zostać aktorką, jak sądzę. A gdzie miałaby spotkać zespół aktorski? Elaine machnęła ręką. Latem był zespół repertuarowy, który grał na południowym wybrzeżu. Wierz, Gosport, Portsmouth, Bognor Regis, Working. Musiała pójść na jeden z ich występów. Czy jest ładna? Emmeline spojrzała z powątpiewaniem. Cóż, nie jestem pewna, czy tak bym powiedziała. Przystojna, w staroświeckim sensie. Była bardzo oddana matce. Chociaż pani Cooper była raczej trudną kobietą. Jej jedynymi zainteresowaniami w życiu były ogród i własne słabe zdrowie. Nic nigdy nie było w porządku. Emmeline zmarszczyła brwi. Tak, to dziwne, że Elizabeth wyjechała w taki sposób. Słońce nagle schowało się za chmurami, a w ogrodzie, pod ciemnozieloną obwódką woskowych liści, nagle zrobiło się chłodniej. Pan Kemp powiedział też, że Cooperowie pozwolili sobie na codzienny wyjazd? Może są w trudnej sytuacji? Tak wielu w dzisiejszych czasach. Emmeline potrząsnęła głową. Wręcz przeciwnie. Kuper jest jednym z tych ludzi, którzy byli, jak to się mówi, raczej użyteczni podczas wojny i dobrze na tym wyszli. Bardzo wesoły, dobrze poznany. Wiesz, jaki jest? Zbyt obyty. Zawsze wydawał się być w stanie zdobyć rzeczy, których brakowało. Pannie marple łatwo było wyobrazić sobie fiszporn podczas wojny. Kupony przechodzące z rąk do rąk, mięso i ryby, benzyna na czarnym rynku, z kuperem w centrum wydarzeń. W jej własnej wiosce Sant Merymit sytuacja wyglądała podobnie, ale trudno było się temu dziwić. Natura ludzka wszędzie jest taka sama. Powiedział pan, że jego żona była słabego zdrowia. Czy mam rozumieć, że spodziewano się jej śmierci? Wcale nie. Doktor Barden był zdania, że właściwie nic jej nie dolegało. Nie zachorowała na tężec. To straszne. Tak. Wiesz, jak ludzie umieszczają zużyte żyletki wokół korzeni roślin, takich jak rododendrony i tym podobne, aby zakwasić glebę. To bardzo głupi zwyczaj. Biedna pani Cooper przecięła sobie palec rodzawiającym ostrzem w ogrodzie i zmarła w ciągu kilku dni. Co za tragedia! Panna Marple zakaszlała delikatnie. Zakładam, że lekarz był miejscowym. Czy był zadowolony? Emelain skinęła głową. Był. Wiem, bo była taka rozmowa i ktoś, nie pamiętam kto, rzucił mu wyzwanie pewnego wieczoru w pubie. Oskarżył go, że nie wie, co robi. Doktor Barden był nieugięty, że to tężec. Chciałabym wiedzieć, kto go wezwał, powiedziała panna Marple. Emelain spojrzała na przyjaciółkę. Postaram się przypomnieć. Choć nie wiem, dlaczego miałoby Cię to interesować. Panna Marple zastanawiała się: A co myślisz o doktorze Bardenie? Emeline. Z przyjemnością stwierdzam, że nie był moim lekarzem. Miał swoje poglądy i nie nadążał za nowoczesnymi ideami. Był bardzo przeciwny narodowej służbie zdrowia. Pochyliła się do przodu na krześle. Był. Emeline zmarszczyła brwi. Zmarł zaledwie kilka dni po pani Cooper. Wielkie nieba, na co? Emeline zarumieniła się. Nie lubię mówić źle o zmarłych. To może być ważne, emelain. Nie pytałabym, gdybym nie sądziła, że to ważne. Jej przyjaciółka westchnęła. Miał słabe serce i. Został znaleziony martwy w swoim fotelu przez panią Hans, tę samą, która zajmowała się kuperami, z pustą butelką łyski przy łokciu. Powszechnie wiadomo było, że za bardzo lubił pić. A co z tym i jego sercem? Nie chcąc być obsadzoną w roli plotkary, zaczęła się podnosić. Wejdziemy do środka. Szkoda się przeziębić. Jane, skoro dopiero co przyjechałaś. Panna Marple nie ruszyła się z miejsca. Gdzie mieszka pan Cooper? Emelain niechętnie usiadła z powrotem. Na Satile bardzo blisko stacji kolejowej. Prawdę mówiąc, był wczoraj na peronie, kiedy na ciebie czekałam. Ach, to był pan Cooper mruknęła, przypominając sobie wyzywający garnitur. Co ty kombinujesz, Jane myślisz. Że coś jest nie tak? Cóż, odpowiedziała ostrożnie, kiedy trzy niezwykłe wydarzenia następują po sobie trzeba się zastanawiać. A codzienne wypuszczanie jest bardzo sugestywne. Na co? Zapytała emeline z zakłopotaniem na spokojnej twarzy. Panna marple nie odpowiedziała. Kiedy mężczyzna zostaje wdowcem, czasami zdarza się, że jego życie toczy się w miarę spokojnie. Jak pan Cooper zareagował na podwójny wstrząs, żałoby i porzucenie przez pasierbice. emelain zastanowiła się. Powiedziałabym, że nie wydaje się, by jego rutynowy tryb życia ucierpiał choć trochę. Następnego ranka panna Marble wstała o zwykłej porze, spała zaskakująco dobrze w obcym łóżku. Zastała Emelaine w jadalni, patrzącą z żalem na słoik kupionej w sklepie marmolady. Pozwól mi to zrobić. Zręcznie przekręciła niechętne wieczko, które otworzyło się z trzaskiem. Powinna się odpoczywać. Jej przyjaciółka zrobiła minę. Nie chcę sprawiać kłopotów. Panna Marble uśmiechnęła się. Nie bądź głupia, Emeline. Właśnie dlatego tu jestem. Obie panie usiadły do śniadania w przyjemnej ciszy. Jedynymi dźwiękami był stukot sztućców o porcelanę i herbata nalewana z dzbanka. Francuskie okna wychodziły na ogród, a od strony bagien wiał lekki wietrzyk. Jane Marple czytała necrologii w The Times, a Emmeline otworzyła swoją pocztę. Jesteśmy zaproszeni na popołudniową herbatę z rektorem, powiedziała, wyciągając list. Oczywiście nie musimy iść. Panna Marple pomyślała o młodym wikarym. To bardzo miłe. Byłabym zachwycona. Emelain nuniosła brwi. W porządku, wyślę wiadomość. Co chciałabyś robić dziś rano? Może spacer, zanim słońce zacznie zbyt mocno grzać? Chciałabym lepiej poznać Fishporn. Byłam bardzo szczęśliwa w drowers. Gdyby nie droga. Emelain rozpoczęła długą opowieść o tym, jak stały wzrost ruchu drogowego zmienia charakter wioski na gorze. Ale wydaje się, że rzeczy nigdy nie zmieniają się na lepsze. Nie wierzę, że to prawda odparła panna Marple. Pomyśl o niezwykłych postępach w opiece zdrowotnej, z których wiele, jak mi powiedziano, jest wynikiem badań przeprowadzonych podczas dwóch wojen światowych. W złym zawsze jest dobro. Tak jak w dobrym zawsze musi być zło. Wyglądając na nieprzekonaną, Emmeline posmarowała masłem trzeci tost. Jane wybrała jesionową laskę, Emmeline pozostała przy swojej starej, wiernej i przed dziewiątą trzydzieści wyruszyły na zwiedzanie wioski. Dwie panie spacerowały delikatnie wzdłuż głównej drogi, mijając starą piekarnię, wiejską szkołę i oczyszczalnię ścieków. To prawda, że ruch uliczny był przygnębiający, a nieustanny warkot wzbijał tumany kurzu. Panna Marple pomyślała o St. Marymit i o tym, jakie to szczęście, że uliczka przed jej drzwiami nie była drogą przelotową. Dotarli do starej pralni i zobaczyła, że są na skrzyżowaniu z Satyleroad. Możemy pójść tędy na chwilę. Nie ma tu wiele do oglądania, powiedziała Emmeline wyglądając na zaskoczoną. Tylko stacja kolejowa. Panna marble szła już na północ. Minęli wapiennik i rząd skromnych nowych domów z długimi ogrodami od frontu. Czy nie mówiłaś, że pan Cooper mieszkał gdzieś przy Sattler Road? Zapytała swobodnie. Emmeline spojrzała na nią spod szerokiego ronda słomkowego kapelusza. Co robisz, Jane? Po prostu się orientuje. Cóż, w zasadzie to dom pana Coopera naprzeciwko. Doktor Barden mieszkał kilka drzwi dalej. Panna Marple wpatrywała się w niską ceglaną ścianę pokrytą glinianą dachówką, po czym przeszła przez ulicę, by przyjrzeć się jej z bliska. Ramy okien wymagały uwagi, wszystkie zasłony były zasunięte, a w rynnach i pod strzechą rósł mech. Ogród był ładny. Ale zaniedbany. Wyjęła okulary z torebki i zerknęła na ścianę. To konwalia, powiedziała, całkiem ładna. Jest też facelia, zwykle sadzona ze względu na swoje właściwości poprawiające glebę, ale ma piękne fioletowe kwiaty, jeśli się jej na to pozwoli. A te ozdobne kończyny obok drzwi wejściowych są jak z obrazka. Przeszła na drugą stronę bramy. Ach, powiedziała cicho. Zastanawiałam się. Emelain wyglądała na zamroczoną. Nad czym? Tam jest dziki majeranek, bardzo popularny wśród motyli, i drabina Jakuba z pięknymi niebieskimi kwiatami. A potem trawnik, dość niezwykły i poszarpany, zwany, jak sądzę, niebieską trawą wrzosowiskową. Wszystkie pasują do siebie. Sprytna jesteś, Jane. Jedyne rośliny. Które rozpoznaje, to lawenda wzdłuż ścieżki i wiciokrzew. I co ci to mówi? Emelaine potrząsnęła głową. Jestem pewna, że nie wiem. Że pani Cooper miała zielone palce. Tak, rzeczywiście, ale... Zanim zdążyła wyjaśnić, drzwi frontowe otworzyły się i sam Cooper ruszył w ich kierunku. Może powinniśmy iść dalej. – szepnęła Emmeline. – Nie chcielibyśmy, by pomyślano, że węszymy. Panna Marple uśmiechnęła się. – Nie ma nic bardziej pospolitego niż dwie starsze panie podziwiające ogród sąsiada. Byłoby znacznie dziwniej, gdybyśmy tego nie robiły. Cooper miał na sobie białą koszulę z czerwonym krawatem i te same spodnie w kratę, które pamiętała z poprzedniego dnia. Jego oczy były lekko przekrwione. Jej zdaniem nie wyglądał na pogrążonego w żałobie wdowca. Dzień dobry, paniom. Panna Strickert, tak? Czy mogę coś dla pani zrobić? Jego słowa były dość uprzejme, ale instynktownie panna Marple nie uważała go za człowieka, któremu można zaufać. Przypominał jej mężczyznę, którego spotkała w Hydro kilka lat przed wojną. Był bardzo uprzejmy i nie sprawiał zbyt wielu kłopotów, ale pod tą uprzejmą powierzchownością kryło się prawdziwe zło. Moja przyjaciółka i ja podziwiałyśmy Twój ogród, powiedziała Emmeline z zakłopotaniem. Jane Marple obserwowała, jak Cooper zmienia wyraz twarzy. Moja żona była ogrodnikiem, powiedział, zniżając głos do odpowiednio ponurej nuty. Bez niej obawiam się. Że wszystko się posypie. Przyjmij moje kondolencje, powiedziała panna Marple. To musi być bardzo trudne. I oczywiście dla córki stracić matkę tak niespodziewanie. Bystre oczy kupera zwęziły się. To prawda, powiedział krótko. Teraz, jeśli nie ma nic innego, jestem pewien, że panie mają wiele do zrobienia. Pięć dobrze. Powiedziała Emmeline, gdy tylko znaleźli się poza zasięgiem słuchu. Co za nieprzyjemny człowiek. Panna Marple była zmartwiona. Rzeczywiście. Jej przyjaciółka spojrzała na nią. Nie jestem pewna, czy podoba mi się sposób, w jaki to mówisz, Jane. Spojrzała z powrotem na dom kuperów, a potem na gabinet trzy drzwi dalej. Gdzie mosiężna tabliczka błyszczała w sierpniowym słońcu, dr J. Bardenem. D. Zastanawiam się, droga Emmeline, czy jeśli nie jesteś zbyt zmęczona, znalazłybyśmy czas, by odwiedzić panią Hans, zanim wrócimy do domu? Jest kilka pytań, które bardzo chciałabym jej zadać. Pani Hans, która wcześniej pracowała zarówno dla kuperów, jak i dla doktora Bardena. Mieszkała w ceglanym domu obok Debul’s Head Public House, jednym z wąskich szeregów zaprojektowanych tak, by zaspokajać jedynie najbardziej podstawowe potrzeby robotników rolnych, dach nad głową i pojedynczy kran z zimną wodą przy dużym zlewie kuchennym. Panna Marple musiała pochylić głowę, gdy zostali zaproszeni do środka, ale wnętrze lokalu było nieskazitelnie czyste i wyposażone w ekscentryczną. Choć zadbaną kolekcję niedopasowanych elementów. To musiał być straszny szok, powiedziała, znaleźć doktora Bardena w takim stanie. Pani Hans przyłożyła dłoń do serca. Och, to był szok! A potem otrzymałam list od prawnika z informacją, że doktor zostawił mi pięćdziesiąt funtów i wszystkie meble, które mogłabym sobie zażyczyć. Cóż, jakoś sobie z tym poradziłam. Gestem rozejrzała się po pokoju, wskazując na szafkę na próbki medyczne, w której trzymała swoje porcelanowe ozdoby oraz obrotowy fotel przy biurku. A my siedzimy na krzesłach z poczekalni, jak sądzę? Powiedziała panna Marple. Zgadza się. Wolę proste. Ja też, powiedziała panna Marple, zerkając na Emmeline, która wyglądała, jakby tego nie robiła. W takim razie, powiedziała pani Hams, co chciałyście wiedzieć? Tylko przechodziliśmy, powiedziała słabo Emelaine. Myślę, że chodzi o coś więcej. Niebieskie oczy panny Marple zalśniły. Wygląda na to, że jest pani o krok przed nami, pani Hams. Szczerze mówiąc, chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o okolicznościach śmierci doktora Bardena. Szarlatanka złożyła ręce. Najwyższy czas, by ktoś się tym zainteresował, choć spodziewałam się policji, a nie kilku starych panien. Pani Hans. Emmeline protestowała co tydzień. Mówię, jak jest. Nie zaprzeczam, że pozwolił sobie odejść, bo tak było. Jego serce było zawsze takie słabe. I nie powiem, że nie przepadał za butelką, bo wszyscy wiedzą. Że tak było, ale zawsze wiedział, kiedy przestać. Mów dalej, powiedziała panna Marple. Cóż, doktor Barden i Cooper, nie będę go nazywał panem, byli przyjaciółmi, w pewnym sensie. Na modłę pijaków, zapytała panna Marple. Jane, zawołała Emmeline, skąd wiedziałaś? Praktyka lekarska zależy od jego reputacji, nieprawdaż? Zwłaszcza przed nadejściem Narodowej Służby Zdrowia, której dr Barden najwyraźniej tak bardzo nie znosił. Nienawidził tego, wykrzyknęła pani Hams. Powiedział, że zerwało to więź zaufania wynikającą z wymiany uczciwej zapłaty za świadczone usługi. Nie mogłam się z tym zgodzić. A co z tymi, których nie było stać na więź zaufania? Dokładnie tak, powiedziała panna Marple. Czy mogę teraz zaapelować do pani szczerości, pani Hans? Być może uspokoi panią fakt, że mam szczęście zaliczać do grona moich najbliższych przyjaciół, sir Henry'ego Clitteringa, byłego komisarza Scotland Yardu. Pani Hans wyglądała na odpowiednio zaimponowaną. Czy nie zachciałaby mi pani powiedzieć, co pani wie, albo co pani się wydaje, że pani wie? Pani Hans zawahała się. Po czym pochyliła do przodu? Cóż, zaczęła, zniżając głos, na stole stały dwa kieliszki. Godzina szósta. Trzy kwadranse później i panna Marple i Emelain stały przed debulschat przy głównej drodze. Poranne chmury już się wypaliły, a słońce świeciło na intensywnie błękitnym niebie. Twarz panny Marple była ponura. Czy jesteśmy już dalej, Jane? Myślę, że tak. W końcu sprawy takie jak ta są prawie zawsze takie same. Wiem, że w książkach na ogół jest to najbardziej nieprawdopodobna osoba, ale nigdy nie uważam, że ta zasada ma zastosowanie w prawdziwym życiu. Z wyjątkiem. Z wyjątkiem? Wydaje mi się, że chodzi o coś więcej. Panna Marple zmarszczyła brwi. To sekwencja rzeczy. Które się ze sobą łączą. Były dwa kieliszki, a pani Hunt została zwolniona ze służby u Coopera. Oczy Melaine rozbłysły. A jak ty myślisz, że doktor Barden zrozumiał, że popełnił straszny błąd i żałował tego, a pan Cooper zdał sobie z tego sprawę? Nie mogę powiedzieć, że rozumiem, ale to naprawdę bardzo ekscytujące. Wyraz twarzy panny Marple stał się jeszcze bardziej poważny. Nie, Emelain morderstwa nie należy lekceważyć. Morderstwo Emelain zawyła. Chcesz powiedzieć, że doktor Barden został zamordowany? Tak myślę. Oczy Emelain rozszerzyły się. Czy nie powinniśmy komuś powiedzieć? Podejrzenie to nie to samo, co dowód. Panna Marple spojrzała na zegarek. Zastanawiam się, czy rektor wybaczy nam, że wezwiemy go nieco wcześniej niż zaproszono. Emeline otworzyła usta, po czym ponownie je zamknęła. Zobaczę, czy Williams mógłby nas podwieźć. Jest nieformalną taksówką w wiosce. To spory kawałek stąd do plebanii. Odwróciła się, by zapukać do drzwi drugiego domku w tym samym rzędzie. Och! Przypomniałam sobie. To Williams pokłócił się z doktorem Bardenem. Tym lepiej, powiedziała panna Marple z błyskiem w swoich bystrych, niebieskich oczach. Siedem. Pięć minut później jechali na wschód, w kierunku plebanii w Grove Park. Powołując się na chorobę lokomocyjną, panna Marple zdołała usiąść z przodu z Williamsem, chudym wiejskim mężczyzną który emanował zapachem gorzkiego piwa i tytoniu fajkowego. Wystarczyła chwila, by dowiedzieć się, dlaczego on i Barden obrzucali się obelgami w barze w Bulscheat. Mało brakowało, przepraszam za wyrażenie, zabił moją córeczkę i nie uwierzę nikomu, kto twierdzi inaczej. Powiedział, że to Liszajec. Liszajec. Widziałem, podobnie jak moja żona. Że to była odra, i to niezwykła odra, ale odra niemiecka, a z Niemiec nigdy nie wyszło nic dobrego, jak widzę. Ufam, że córka wyzdrowiała? Tak, ale nie dzięki niemu. Pojawił się śmierdzący łyski, a moja mała prawie przez to zmarła. Widziałeś jego ogród? Nie mogę powiedzieć, żebym kiedykolwiek widziała, powiedziała Emeline, zaskoczona. Nie był to zbyt duży ogród, ponieważ każdą minutę spędzał w swoim letnim domku. William sprychnął. Przynajmniej nazywał to letnim domkiem, choć była to niewiele lepsza szopana narzędzia, których nigdy nie miał ochoty używać. Wiesz, do czego go używał? Do siedzenia na osobności, odpowiedziała panna Marple. Dokładnie. Tam trzymał swoje zapasy. Poza zasięgiem wzroku, ale widziałam. Williams przyłożył skórzasty palec do swojego wydatnego nosa i wydał z siebie chrapliwy dźwięk, coś pomiędzy pogardą a samozadowoleniem. Dach przeciekał i poprosił mnie, żebym przyszedł i wymienił kilka gontów. Niewiele roboty, ale sowicie mi zapłacił. Wiesz dlaczego? Alkohol może rozluźnić nawet najbardziej napięte struny portfela, jak sądzę. Obrzucił pannę Marple pełnym podziwu spojrzeniem. Zgadza się. I widziałem, gdzie trzymał swój trunek, w blaszanej skrzyni przywiezionej z wojny, na wpół zakopanej w ziemi, aby utrzymać ją w chłodzie. I rozmawiałeś z nim o pani Cooper w The Bull's Head. Pani Cooper, kto ci to powiedział? Nie, powiedziałem mu, że nie odróżnia rododendronu od bzu, więc nikogo nie oszukuję. Powiedziałam mu, że NHS wykrył różyczkę i wyleczył moją dziewczynkę za darmo, więc jeśli chciał wysłać rachunek, mógł. Całkiem, powiedziała pospiesznie panna Marple, widząc w lustrze zgorszoną minę Emeline. A więc, kto wspomniał o pani Cooper? Williams zgasił kierunkowskaz i skręcił w lewo do groff Park. Wiesz, wydaje mi się, że to był on. I miał zabawne spojrzenie. Tak, mruknęła panna marple, teraz wszystko staje się jaśniejsze. Czyżby, powiedziała emeline? Może pani poczekać? Zapytała panna marple, gdy Williams otworzył jej drzwi. Możemy potrzebować twoich dalszych usług. Ma pani rację. Pomógł Emelain wysiąść z tylnego siedzenia, po czym oparł się o maskę i wyjął fajkę. Nie mam najmniejszego pojęcia, co się dzieje. Wysyczała Emelain, gdy pospiesznie szli ścieżką do plebanii. W trakcie rozmowy z Williamsem wyjaśniła panna Marple. Doktor Barden zdał sobie sprawę, że zbyt wiele mu zaufał. Cooper i on byli przecież przyjaciółmi. Ale co z tego wynika? Panna Marple potrząsnęła głową i nacisnęła dzwonek. Godzina ósma. Bez przedstawiania się, panna Marple i Emmeline Strickert siedziały w przytulnym salonie rektora. Jeśli był zaskoczony tak wczesnym przybyciem obu pani, Miał na tyle dobrych manier, by tego nie okazywać Taka urocza wioska, powiedziała panna Marple, nie zdradzając niepokojących myśli, które krążyły jej po głowie Ale tragedie zdarzają się nawet w najpiękniejszych miejscach Na przykład śmierć biednej żony pana Coopera Rzeczywiście, mruknął rektor z wyrazem zawodowego współczucia A potem jego pasierbica która odeszła, jak z horroru. Wyobrażam sobie, że mu doradzałeś. Cóż? Powiedział z powątpiewaniem rektor. Wyglądał na zaskoczonego, że ta różowo włosa dama zrezygnowała ze zwykłej, staromodnej pogawędki o dzianinach i układaniu kwiatów. Robi się, co można. Pan Cooper jest gorliwym kościelnym? Nie, tego bym nie powiedział. Ale Elizabeth jest bardzo cenionym członkiem naszego chóru. Czy one może uczestniczy w wieczornych nabożeństwach w środku tygodnia? Sprawy nie wyglądają już tak, jak kiedyś, panno Marple. Pan Cooper ma interesy, które zabierają go po południu do Portsmouth, więc, codziennie, powiedziała szybko panna Marple. Tak sądzę. A co z panią Cooper? Rektor wyglądał na bardzo zakłopotanego. Od czasu do czasu uczestniczyła w niedzielnych nabożeństwach, ale była inwalidką. Poświęcała się swojemu ogrodowi. I ona, i pan Cooper tworzyli dobrze dobraną parę? Rektor zmrużył oczy, gdy jasne światło słoneczne uderzyło w jego okulary, a może to była ostrość pytań panny Marple. Naprawdę nie mogę powiedzieć. Demortuis nil nisi bonum. Ufam, że nie będzie mnie pani zobowiązywała do dalszych wyjaśnień. Oczywiście, powiedziała panna Marple, ale kontynuowała. Czy mogę zapytać, czy Elizabeth była szczęśliwą dziewczyną? Rektor wiercił się na krześle. Myślę, że w domu było raczej ciężko. Po pogrzebie Elizabeth zapytała, czy może ze mną porozmawiać. Ale pan Cooper bardzo się spieszył i odesłał ją. Żałoba wpływa na ludzi w różny sposób, panno Marple, o czym z pewnością pani wie. Westchnął. Żałuję, że nie nalegałem. Panna Marple słyszała już wystarczająco dużo. Mieszkając całe życie w małej wiosce, miała pewną wiedzę na temat ludzkiej natury. Z imponującą zwinnością wstała, zaskakując zarówno rektora, jak i Emmeline. Zastanawiam się, czy wikar jest w domu i czy mógłby poświęcić mi kilka minut. Emelain i rektor patrzyli zdumieni, jak panna marple stoi w ogrodzie i rozmawia z Ernestem Kempem. Jego wyraz twarzy zmieniał się od zdumienia przez koncentrację aż po naglącą potrzebę. Po kilku minutach wróciła do środka. Pan Kemp zgodził się towarzyszyć nam na satille road, powiedziała panna Marple. Spoglądając na zegar na kominku. Skinęła głową do rektora. Dziękuję za gościnę, ale mam nadzieję, że nam pan wybaczy. Musimy się spieszyć. Wielkie nieba, Jane, dlaczego? Aby zapobiec trzeciemu morderstwu. Emmeline otworzyła usta, ale wydawało się, że nie ma nic odpowiedniego do powiedzenia w odpowiedzi. 9. Williams podskoczył na baczność, gdy niedopasowane trio pospieszyło ścieżką. Do drowers, pan Nostrickert, zapytał. To Jane odpowiedziała. Do Satille Road, jeśli można. Tuż za wapiennikiem. Tak szybko, jak możesz. Dokąd jedziemy? Zapytała Emmeline, pokonując szybko pierwszy zakręt. Do domu Coopera. Rektor potwierdził to, co powiedziała pani Hans, a mianowicie, że każdego popołudnia jeździ do Portsmouth. Jeśli założymy, że jedzie tym samym pociągiem, z którego ja wczoraj wysiadłam, możemy zaplanować naszą wizytę na czas, gdy nie będzie go w domu. Ale dlaczego? Samochód zatrzymał się. Niech pan sforsuje drzwi lub wybije okno, jeśli będzie pan musiał, panie Kemp. Ale niech pan znajdzie Elizabeth, powiedziała panna Marple. Kemp wbiegł na ścieżkę, jego sutanna powiewała wokół nóg, a Williams podążał za nim. Obie panie patrzyły, jak Kemp puka do frontowych drzwi, ale nie otrzymał odpowiedzi. Schylił się i zadzwonił przez skrzynkę na listy, po czym cofnął się i spojrzał na jedno z zasłoniętych okien z boku domu. Zadzwonił ponownie i tym razem najwyraźniej otrzymał odpowiedź. Jest tutaj, krzyknął Kemp do panny Marple. Nic jej nie jest. Jane Marple nie zdawała sobie sprawy, że wstrzymuje oddech, ale teraz odetchnęła. Bardzo miło mi to słyszeć. Kemp zniknął z pola widzenia, pojawiając się chwilę później z drabiną. Z Williamsem podtrzymującym podstawę wikary podciągnął sułtannę i zaczął się wspinać. Jane, powiedziała Emmeline, ciągnąc ją za rękaw. Nie martw się, Emmeline. Wszystko będzie dobrze. Nie, powiedziała z paniką w głosie. Spójrz. Panna Marple odwróciła się. Cooper szedł drogą, a jego twarz była czerwona z wściekłości. Pociąg do Portsmouth musiał zostać odwołany, zawołała Emmeline. Williams, zrób coś. Ale gdy Cooper przepchnął się obok nich i rzucił w górę ścieżki, najwyraźniej zamierzając ściągnąć Ernesta Kempa z drabiny, to panna Marple wepchnęła swoją jesionową laskę między jego nogi i powaliła go na ziemię. Cooper ryknął i próbował zadać cios, ale Kempi i Williams byli przy nim w mgnieniu oka. Nie mógł się równać z byłym żołnierzem i miejscowym i szybko został pokonany. Williams odpięł pas i związał cooperowi ręce za plecami. Kemp przeszukał jego kieszenie, aż znalazł klucz do zamka i wbiegł do środka. Cóż, Emmeline, powiedziała panna Marple, niewiele brakowało, prawda? 10 Pod koniec długiego sierpniowego dnia słońce chyliło się ku zachodowi. Panna Marple i Emmeline były z powrotem w przyjemnym ogrodzie Drowers, otoczone kwasolbnymi roślinami. Na ławce siedzieli Ernest Kemp i Elizabeth Cooper, której stan nie pogorszył się jeszcze bardziej. Rektor siedział na wiklinowym krześle. Wiśniowa Brendy została przyniesiona ze spiżarni i stała na stole wraz z trzema szklankami. Dla panów była łyski i woda sodowa. Panna Marple. Proszę nam wszystko opowiedzieć, powiedział rektor. Co sprawiło, że zaczęła pani podejrzewać, że śmierć pani Cooper nie była tym, na co wyglądała? Jane Marple odchyliła głowę na bok. Nigdy nie było w tym nic mądrego. Skomplikowane rzeczy zdarzają się tylko w opowieściach, a nie w prawdziwym życiu. To była niestety zwyczajna historia, napędzana chciwością i faktem że Cooper najwyraźniej miał dość swojej żony. Więc doktor Barden się mylił? Powiedziała Emmeline. Nie umarła na tężec? Nie, miała tężec. Chodzi tylko o to, że powód podany przez Coopera, w jaki sposób się zaraziła, nie mógł być prawdziwy. Ernest Kemp pochylił się do przodu. Obawiam się, że nie rozumiem, panno Marple. Uśmiechnęła się do młodego wikariusza. Mamy w domu piękny jaśminowy żywopłot. Proszę pokojówki, by obłożyły korzenie liśćmi ich herbaty, by zakwasić glebę. Pomysł użycia żyletek jest, jak sądzę, możliwy i pozwoliłby osiągnąć te same rezultaty, choć z pewnym ryzykiem obrażeń podczas pielenia i Tak, wiemy o tym, powiedziała Emeline. Ogród Kupera był pełen roślin alkalicznych. Jego domek sąsiadował z wapiennikiem, źródłem alkalicznych składników odżywczych. Pani Kuper była zapaloną ogrodniczką i nigdy nie pomyliłaby kwaśnej gleby z zasadową. Wiedziałaby, że nigdy nie będzie możliwe zakwaszenie gleby w stopniu wystarczającym do uprawy Rododendronów i nigdy nie umieściłaby żyletek w ich ogrodzie. Emelaj usiadła z powrotem na krześle kiedy tak to ujmujesz wydaje się to takie oczywiste więc jak to zrobił zapytał Kemp rektor choć oczywiście dyskretny zasugerował że pani Kuper nie była łatwą osobą do życia elizabeth mówi że jej matka skaleczyła się w rękę dziewczyna skinęła głową całkiem poważnie Zakładam, że Cooper znalazł jakiś sposób na zainfekowanie rany, gdy pomagał jej ją opatrzyć. Trudno jest zajmować się skaleczoną ręką, prawda? Emmeline spojrzała na swój bandaż i skinęła głową. "Właśnie to mnie martwiło", powiedziała Elizabeth. "Moja matka zawsze martwiła się o jej zdrowie". Stał się wobec niej niecierpliwy. Dużo wiosłowali, więc wydawało się, że to nie w jego stylu, że nagle stał się taki troskliwy. Zwróciła się do rektora. Dlatego próbowałam porozmawiać z tobą na osobności po pogrzebie, ale musiał zdać sobie sprawę, że jestem podejrzliwa i mnie odciągnął. Wzięła głęboki oddech. Kiedy wróciliśmy do domu, wepchnął mnie na górę, zasunął zasłony i zamknął w pokoju. Pomyśleć, że tam byłaś Zmarszczył brwi Kemp, a ja nawet o tym nie wiedziałem. Elizabeth uśmiechnęła się do niego. Ale pojechałeś do Londynu, by spróbować mnie znaleźć. Kemp zaczerwienił się. Cóż, myślałem, że coś jest nie tak. Dlaczego nie próbowałaś zwrócić na siebie uwagi, gdy był poza domem? Chciałam zawołać, ale się bałam. Dom jest tak daleko od głównej drogi, a mój pokój jest z boku, więc nikt go nie widzi. Nie wiedziałam, jak długo zamierza mnie tam trzymać, ani co zamierza zrobić. Panna Marple zauważyła, jak Kemp wyciąga rękę do Elizabeth i zgodziła się. Myślę, że Cooper poczekałby, aż zamieszanie ucichnie, a potem zadrżałabym na samą myśl. Podłe. Potrząsnęła głową to dlatego pozwolił odejść pani Hans. Hans, żeby nie było świadków. Dlaczego mu nie uwierzyłaś, kiedy powiedział, że wyjechałam do Londynu, panno Marple? Wszyscy inni uwierzyli. Pan Kępnie, odpowiedziała z pobłażliwym uśmiechem i wydało mi się to raczej nieprawdopodobne, jakby zaczerpnął ten pomysł z książki, przerwała. Pisarze kryminałów mają za co odpowiadać. Poza tym wszyscy mówili, że to nie było w jego stylu. Teraz to brzmi tak oczywisto, jak mówisz, powtórzyła Emmeline. Ale dlaczego byłaś taka pewna, że Elizabeth była w domu? Zapytał Kemp. Panna Marple pochyliła głowę. Nie byłam, ale pan Cooper nie był człowiekiem przestrzegającym formalności. Świadczył o tym jego strój kilka dni po pogrzebie żony. Taki nieodpowiedni garnitur. W związku z tym wydawało mi się mało prawdopodobne, by przestrzegał wiktoriańskich uprzejmości, polegających na zaciągnięciu zasłon po pogrzebie. Emmeline pomachała kapeluszem przed twarzą. Oczywiście, to też było dziwne, zwłaszcza w tym upale. Potem był doktor Barden, kontynuowała panna Marple. To Williams mnie na to namówił. Kiedy skonfrontował się z doktorem Bardenem w The Bulls Head, lekarz nagle zdał sobie sprawę, podobnie jak ja, że wyjaśnienie, w jaki sposób pani Cooper zaraziła się tężcem, nie mogło być słuszne. A pamiętasz, Emmeline, jak pani Hans powiedziała, że znalazła dwa kieliszki tego ranka, gdy odkryła doktora Bardena. Rektor wyglądał na zbulwersowanego. Twierdzisz, że Cooper również zamordował doktora Bardena? Sekcja zwłok dowodni to w ten czy inny sposób, odpowiedziała uroczyście panna Marple, ale obawiam się, że tak. Myślę, że doktor Barden zaprosił Coopera do swojego domu, aby przedyskutować pewne sprawy. Tak łatwo jest upozorować morderstwo. Dla Coopera byłoby prostą sprawą dodanie czegoś do drinka. Zakładał. Że wszyscy uznają, że doktor Barden w końcu zapił się na śmierć, więc nie przeprowadzą właściwego śledztwa. Elizabeth zadrżała. Jakie to okropne. Ale dlaczego? zapytała Emeline. Dlaczego kuper to zrobił? Gdyby po prostu zmęczył się swoją żoną. Wybacz mi, Elizabeth, rozwód nie jest już takim skandalem, jak w naszych czasach. Rektor potrząsnął głową. Obawiam się, że to prawda. Panna Marple zwróciła się do Elizabeth. "Pieniądze, czyste i proste", powiedziała. "Mam rację, moja droga. Jest pani sprytna, panno Marple", odpowiedziała dziewczyna. Od kilku miesięcy naciskał na moją matkę, by podpisała nowy testament na jego korzyść. Miał pewne interesy w Portsmouth i potrzebował pieniędzy na inwestycje. Nie wiem, co powiedział, by ją przekonać, ale na początku sierpnia uległa. Mój ojciec zostawił matce całkiem niezły majątek, więc byłaby to niezła sumka. Emmeline dokończyła swój kieliszek wiśniowej brędy. Cóż, Jane, jesteś tu dopiero od 24 godzin, a już odkryłaś dwa morderstwa, o których nikt inny nawet nie wiedział. I to w Fishporn, ze wszystkich miejsc. Prowadziłaś życie pod osłoną Emeline. Ale niegodziwość jest wszędzie. Emeline Strickert, która prowadziła karetkę we Francji podczas wielkiej wojny i opiekowała się umierającymi żołnierzami na polu bitwy, mądrze nic nie powiedziała. I oczywiście, dodała panna Marple, pan Cooper przypomniał mi człowieka o nazwisku Sanders. Spotkałam go w Keston z Pachydro kilka lat temu. Miał podobny charakter. Był uprzejmy i rumiany, ale kryło się pod nim coś nieprzyjemnego. Jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Gdy tylko spojrzałem na Sandersa, wiedziałem, że zamierza pozbyć się żony. Na chwilę jej niebieskie oczy straciły blask. Wtedy nie działałam wystarczająco szybko. Zawsze tego żałowałam. Emmeline zadrżała. Rektor pochylił głowę. Wikary ścisnął mocniej dłonie Elizabeth, nie przejmując się już, czy ktoś to zobaczy. Za ogrodem słychać było odgłosy mężczyzn wracających o zmierzchu z pól. Kos śpiewał do swojej partnerki. Zwykły, codzienny świat kręcił się dalej. Cóż, jesteśmy pani dłużnikami, panno Marple, powiedział Kemp, wznosząc do niej kieliszek. Panna Marple zarumieniła się z zadowolenia. Cieszę się, że mogłam pomóc. Mam jednak nadzieję, że pozostała część mojego pobytu będzie mniej obfitująca w wydarzenia. Koniec. Czytał Jacek.